sprzedażą zwykłą, mamy również możliwość sprzedaży bezpośredniej. Mówimy tutaj głównie o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli na wszelkiego rodzaju pokazach, w hotelach, w restauracjach, ewentualnie na pokazach, które odbywają się u nas w mieszkaniu. Najbardziej oczywistą zaletą z punktu widzenia klienta to jest to, że sklep, produkt przychodzi do klienta, nie trzeba się fatygować do sklepu. Z naszych badań wynika również, że klienci bardzo sobie cenią profesjonalizm sprzedawców. To, że wiedzą wszystko o produkcie, mogą o nim opowiedzieć, pokazać, bardzo dokładnie zademonstrować. Przy czym to jest jeszcze bardzo istotne, że mają bardzo dużo czasu dla klientów. Nie spieszą się, tak jak jest w sklepie, gdzie jesteśmy czasami poganiani przez kolejnych klientów czekających w kolejce, albo i sprzedawcy sami nie mają za wiele czasu dla nas. Na rynku mamy wiele różnych firm, które działają też bardzo różnie. Są firmy, które rzeczywiście rzetelnie przekazują informacje, które rzetelnie informują konsumenta o możliwości odstąpienia od takiej umowy, które rzetelnie przeprowadzą całą sprzedaż od początku do końca. Natomiast działają również firmy, które tak naprawdę stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, które mówią tylko i wyłącznie o dobrych stronach, natomiast bardzo często nie informują konsumentów o prawach, które im przysługują. Mało tego, czasami są wręcz konsumenci wprowadzeni przez przedstawiciela takiej firmy w błąd, co jest dla mnie zupełnie nieetyczne. Są to firmy nieuczciwe po prostu, które wykorzystują klientów, zwłaszcza osoby starsze, tak jak to się dzieje w obecnej chwili od ładnych paru miesięcy jest takie nasilenie właśnie pokazów, na które zaprasza się osoby starsze i tam się wykorzystuje ich niewiedzę po prostu i jakąś taką łatwowierność. My też staramy się walczyć z tymi firmami, z takimi postawami, bo one psują rzeczywiście wizerunek całej branży i utrudniają pracę normalnych, rzetelnych sprzedawców. My mamy taki kodeks sprzedaży bezpośredniej. Jest to taka samoregulacja albo kodeks dobrych praktyk, to się różnie nazywa. I on obowiązuje wszystkich członków. Tam jest wyraźnie powiedziane, że mówiąc w największym skrócie, nie wolno stosować metod nieuczciwych, wprowadzających w błąd oszukańczych. Nie wolno wykorzystywać niewiedzy, braku doświadczenia, wieku klientów, czy na przykład nieznajomości języka. Bardzo często zdarza się, jeżeli mówimy już o tych firmach, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, są pokazywane dokumenty. Rzeczywiście przedstawiciel firmy ponagla takiego konsumenta, żeby podpisał. I tutaj mając świadomość, że konsument się nie zapoznał z pewnymi informacjami, stanie się tak, jak właśnie chce sprzedający. Poza umową często jest proponowana również umowa kredytowa, natomiast pracownik, przedstawiciel firmy nie mówi o tym konsumentowi. Proponuje raty, daje jakiś formularz do wypełnienia, jest to zazwyczaj wniosek o udzielenie kredytu, natomiast jest to tak sprawnie zrobione i tak szybko zrobione, że konsument nie ma w ogóle świadomości, że podpisał wniosek o udzielenie kredytu i dowiaduje się o tym dopiero w momencie, kiedy przychodzi z banku umowa. Większość technik wywierania wpływu opiera się na zaskoczeniu, czyli tak naprawdę trzeba być czujnym i trzeba się zawsze dwa razy zastanowić, czy to jest rzeczywiście rzecz, która jest mi potrzebna, czy ja rzeczywiście muszę komuś oddać przysługę i czy rzeczywiście ja tą osobę tak lubię, jak powinnam lubić po 5 minutach kontaktu. Tak? Czyli to jest zawsze taka świadomość tego, co robię i świadomość tego, że mogę być manipulowany. Wbrew po jakimś takim obiegowym opiniom nie stosuje się technik, nie wiem, jakichś takich wziętych z kosmosu, bardzo, bardzo nieznanych gdzie indziej. To są wszystkie techniki sprzedażowe używane czasami, najczęściej, zupełnie nieświadomie przez wszystkich handlowców, nawet tych, którzy handlują na przykład na bazarze. Często osoby, które do nas się zgłaszają, są rzeczywiście na siebie złe, że dały się skusić na zakup produktu, którego tak naprawdę nie potrzebują i który kosztuje kilka razy więcej niż w zwykłym stacjonarnym sklepie. Często również zgłaszają się osoby obdarowane, które nie są zadowolone, zostały na siłę uszczęśliwione czymś, co tak naprawdę nie jest warte tej ceny. Technik jest bardzo dużo w tej chwili, natomiast takie najpopularniejsze z nich to przede wszystkim technika wzbudzenia sympatii
próbuje taki sprzedawca nawiązać z nami jakoś kontakt w jakiś sposób, próbuje najpierw, nie wiem, rozpocząć rozmowę na jakiś niezobowiązujący temat, tak? I też pokazać, że jest do nas podobny, że on ma też podobny problem. W związku z czym tutaj tak trzeba uważać, jeżeli kogoś polubimy za szybko, tak? I ktoś generalnie widzimy, że wzbudza naszą sympatię bardzo szybko, to tu już powinien być dla nas jakiś taki sygnał ostrzegawczy, że coś jest może nie tak i trzeba by się temu przyjrzeć bardziej uważnie. Zasada autorytetu, tak? Jeżeli sprzedawca mówi do nas, że używają tego specjaliści, tak? Albo że jest polecana przez jakichś lekarzy, albo naukowców, albo profesorów, albo jakiś instytut badawczy opublikował wyniki, że właśnie ten produkt jest skuteczny. Na pewno zasada niedostępności. To jest bardzo często wykorzystywana technika, kiedy sprzedawca mówi, że to jest oferta ważna tylko przez godzinę, albo tylko teraz, że już nie będzie można z niej skorzystać za chwilę. W związku z czym tutaj trzeba też uważać, bo jak słyszymy coś takiego, to generalnie może nie być prawda, a to jest kwestia wykorzystania właśnie tego, że taki owoc właśnie niedostępny, tak, jakaś taka bardzo dobra okazja jest tylko w tym momencie. Co jeszcze? Jest na pewno technika małej prośby, dużej prośby, czyli generalnie jesteśmy o coś poproszeni, o coś małego, w tym momencie wzrasta nasza skłonność do odpowiedzenia na drugą prośbę trochę większą. Też może to być wykorzystywane w procesie sprzedażowym. Zasada wzajemności, bardzo silna zasada, która działa na zasadzie dostajemy mały prezent. To bardzo często widać, jak dostajemy zaproszenia na różnego rodzaju pokazy, że jest jakiś prezent na dzień dobry, w związku z czym mówimy ok, pójdziemy, dostaniemy ten prezent i potem czujemy się zobligowani w jakiś sposób, żeby mimo wszystko coś kupić. Jeżeli uczestniczymy w pokazie, powinniśmy pamiętać o tym, że do ceny danego produktu również mamy doliczone tak zwane koszty dodatkowe. W skład tych opłat dodatkowych, wiadomo, mogą wejść podarunki dla wszystkich uczestników. Może również tutaj być poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz jakieś dodatkowe prezentacje, które są połączone z tą sprzedażą bezpośrednią. Wiadomo, że jeżeli zostanie zaproszonych na pokaz około 50 osób, a umowę podpiszą tylko i wyłącznie kilka, 5-6 osób, to tak naprawdę te 6 osób dodatkowo zapłaci za zorganizowanie pokazu, czyli za wynajęcie sali, za poczęstunek, za gratisy, ewentualnie jakieś inne koszty, które są w ramach tutaj pokazu doliczone.